starając się troszeczkę nadrabiać w agendzie, od razu przywołam też moich kolegów Dominika Królikowskiego i Szymona Sadowskiego. Dominik to jest firma Sunrise, z tego regionu można powiedzieć. Firma, która, mam nadzieję, że tak, wszystko się zgadza, bo się bałem już, że będę was szukał w kuluarach. Firma Sunrise to są między innymi rozwiązania do tego budowania świadomości o konsumencie live, czyli w czasie rzeczywistym dzięki tej firmie my jesteśmy w Żabce w stanie weryfikować, co klienci kupują, w jaki sposób kupują, często też poznawać pewne dodatkowe informacje, a zarazem pozostawać w tej bezpiecznej strefie anonimizacji, no bo klient nie może, dzisiaj to też jest element poczucia komfortu, zapraszam śmiało tutaj was obu już na scenę, zaraz wam mikrofon oddam, spokojnie możecie się pokazać, będzie wiadomo o co chodzi. Rozpoczynamy ten moduł cyfrowy. Szymon to z kolei Human Experience Manager, więc już nie muszę nic więcej dodawać właściwie, reprezentujący naszą grupę. I panowie, zaczniecie od prezentacji, później ja przekażę pałeczkę moderatora mojemu następcy, o którym powiem, natomiast w tej waszej prezentacji jest istotny element ryzyka, mianowicie łączenie na żywo. Nie będę zdradzał niespodzianki. Jesteśmy jak Microsoft, ryzykujemy w wersji live, tak, technologiczne jakieś drobne zakłócenia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Wasza jest teraz prezentacja. A zaczyna Dominik. Tak, zaczynam ja. Jeszcze poproszę o podpowiedź. Chyba tego będę musiał użyć. Poprosimy o prezentację. Właśnie, poprosimy bardzo o prezentację o AI-u. W międzyczasie, jak będziemy się dostosowywać, to ja się dostosuję do poprzedników. O, super, to jeszcze muszę zrobić tak, o. Dostosowując się do i starając się nawiązać do poprzedników, powiem, że mam na imię Dominik, to już zostałem przedstawiony. Ja żyłem w czasach, kiedy było jeszcze gadu-gadu, nawiązując tutaj do tego naszego przesuwania się po historii. Mam na osiedlu dwie Żabki. Co prawda nie znam imion panów czy pań, które mnie obsługują, ale moja Żabka personalizuje dla mnie ofertę. To znaczy mam takiego miłego franczyzera, który specjalnie dla mnie zamawia bezalkoholowe piwo ciemne, które nigdzie nie jest dostępne. I mówię o tym dlatego, że trochę ten AI, o którym będziemy za chwilę mówić, to jest pewien przyczynek do tego, o czym mówiliście też państwo wcześniej, czyli do personalizacji, do zwracania się do klienta bezpośrednio. Ja jestem tak jakby przedstawiony z firmy Sunrise. Sunrise to jest firma, która zajmuje się AI-em. I to jest troszeczkę taki chich od losu, że ja muszę mówić o tym, czy AI to nie za wcześnie, bo my w AI-u pracujemy już od kilku dobrych lat. Jesteśmy firmą, która zaczęła tak naprawdę mówić na polskim rynku o AI-u. Zbudowaliśmy dosyć duży zespół AI-owy, który zbudował chyba pierwszy polski, ale na pewno jeden spośród kilku działających bardzo sprawnie foundation modeli, jeżeli chodzi o AI, a o tym jeszcze za chwileczkę. Jak się pytamy o to, co to jest tak naprawdę ten AI, to głosów jest bardzo dużo. Jedni postrzegają AI jakąś taką nowinkę, która pojawiła się w takim świecie marketingowym, taki nowa gwiazda rocka, która zastąpiła troszeczkę Metaverse, który niedawno temu był mega popularny, teraz powoli firmy się z tego wycofują. Wielki nacisk na mówienie o tym, że jest coś, jakaś siła, która będzie coś za nas robić. Dlaczego tak się dzieje? No mamy czata GPT, mamy DALI, bardzo marketingowo przedstawioną usługę AI-ową, która do nas bardzo łatwo trafia. Jesteśmy się w stanie ją pobawić, ale trochę nie wiemy, co dalej można byłoby z nią zrobić. Są też oczywiście głosy, które mówią, że ta sztuczna inteligencja to niedługo zamknie nas w tych takich matrixowych bateryjkach, gdzie będziemy tylko dostarczać energii do tego, żeby ten AI sam się napędzał, sam się tworzył i sam budował różne dziwne nowe modele. No czy wręcz namacalnie wyniszczy nas jak ten Skynet z Terminatora, wiedząc, że jesteśmy tą słabszą i niepotrzebną częścią rzeczywistości. Na szczęście, oprócz tych takich podejść bardzo plastycznych, mamy też takie podejście bardzo realne, czyli bardzo przyziemne, biznesowe do AI-a.
Bo tak naprawdę AI święci największe triumfy po stronie biznesowej, nie po tej stronie czatu GPT, gdzie zadajemy różne śmieszne pytania albo prosimy o zmiksowanie zdjęć dwóch osób po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ich potencjalne dziecko, tylko po to, AI został tak naprawdę stworzony po to, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu mówiono albo nakłaniano firmy do zbierania ogromnej ilości danych. Firmy zbierały te dane, zbierały po to, żeby kiedyś, być może w przyszłości, nauczyć się na tych danych pracować, coś z tych danych wyciągać, koniec końców. No ale ten czas oczekiwania był strasznie długi, no bo zbieramy te dane, ale co z nimi? Możemy oczywiście ponosić ogromne nakłady na to, żeby z tych danych coś wyciągać, tworzyć zapytania, ale problem polega na tym, że musimy wiedzieć, o co pytać. Bo sam fakt zgromadzenia danych to jeszcze nie jest lekarstwo na wszystkie problemy biznesowe. Następną rzeczą jest to, że to nawet jeżeli dostaniemy jakąś odpowiedź, wymyślimy jakieś skomplikowane pytanie, a do tego jakiś wzór, który pozwoli nam odpowiedzieć na to pytanie, to jeszcze to pytanie musi być dla nas zyskowne, to znaczy ta odpowiedź. Ten zysk mierzony tak naprawdę tak bardzo handlowo konwersją powinien być po pierwsze istotny, to znaczy on nie powinien być jakimś takim ułamkiem biznesu, no bo wtedy tak naprawdę te wszystkie inwestycje nam się nie opłacają. No i powinien być też łatwo duplikowalny, rozszerzalny na różne inne przykłady. No i to, co najważniejsze, to o czym wspomniałem. Tak naprawdę zmierzamy w kierunku personalizacji. To znaczy każdy z naszych klientów, bo my też się czujemy taką firmą, która operuje z klientami tymi ostatnimi bezpośrednio, chce czerpać indywidualne doświadczenia z kontaktem z marką. Więc ten AI to jest właśnie to coś, co ma nam pomóc, na przykład w wyborze tego futerału do telefonu, o którym tutaj dzisiaj słyszeliśmy, bo nie wiem, czy sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, ale ten AI wśród nas, wśród naszej rzeczywistości jest już od dłuższego czasu. Jak wchodzimy na stronę internetową i przeglądamy te listy tych nieszczęsnych futerałów, które nam się wyświetlają, to ten AI, który z tyłu gdzieś tam drzemie, powinien na podstawie tych naszych wcześniejszych wizyt na tej stronie internetowej, tych produktów, które oglądaliśmy, zależnie od kolorów, marki telefonu, czasu, kiedy to robiliśmy, podpowiedzieć nam te najfajniejsze produkty, które według algorytmu powinny być dostosowane do użytkownika. AI to także przewidywanie zachowań użytkowników. To, że chcemy kupić futerał, powinno wynikać właśnie z tego, że algorytm sprawdzi, jaka była częstotliwość odwiedzin na stronie, jak mocno, jak bardzo, z jakim natężeniem przeszukiwaliśmy te produkty po to, żeby dokonać transakcji. Wyszukiwanie to znowu element, gdzie AI powinien odcisnąć swoje piętno, ponieważ to, co wyszukujemy, to w jaki sposób wyszukujemy, też może być poddane weryfikacji, poddane analizie zachowań i zaproponowane z dokładnością do preferencji konkretnego użytkownika. No i na koniec segmentacja. To jest chyba taki święty graal marketingu, to znaczy każdy marketingowiec chciałby w jakiś magiczny sposób podzielić sobie wszystkich klientów na segmenty. Nie do końca wie na jakie, natomiast chciałbym mieć taką możliwość, żeby swoich klientów w jakiś sposób pogrupować po to, żeby oszczędzić na komunikacji, żeby łatwiej zaadresować komunikat, żeby lepiej dopasować się do potrzeb klienta. I tutaj AI znowu przychodzi z pomocą, ponieważ sam potrafi pogrupować użytkowników w segmenty i później na podstawie tych segmentów dookreślić pewne parametry, na przykład demograficzne użytkownika po to, żeby móc w odpowiednim miejscu i czasie skierować do niego reklamę. Na samym początku, tam gdzie był ten taki ekran, na którym widzieliście Państwo informację, dlaczego biznes wybrał AI, pojawiło się takie malutkie logo Monadu. Monad to jest foundation model, który został zbudowany bardzo podobnie jak modele ChatGPT czy DALI. Z tą różnicą, że o ile ChatGPT operuje na tekście, DALI na grafice, to Monad operuje na zdarzeniach.
Chodzi o to, że każdy z nas codziennie coś robi. Robi w internecie, robi w aplikacji Żabki, robi na jakiejś stronie internetowej. I my, używając modelu Monad, przechwytujemy te dane użytkownika, oczywiście za jego zgodą, w ramach poszczególnych biznesów i na podstawie tych danych przygotowujemy prywatny, z punktu widzenia biznesu, foundation model, który jest w stanie odpowiadać na różne pytania. Jest w stanie zasugerować najlepszy produkt, jest w stanie podpowiedzieć wyniki wyszukiwania, jest w stanie stwierdzić, kiedy klient, użytkownik dokona kolejnej transakcji, jest w stanie wreszcie zakwalifikować użytkownika do konkretnego segmentu i w ramach tego segmentu rozpocząć z nim dalszą komunikację. To jest takie pytanie, które jest troszeczkę odbiciem idei dzisiejszego krótkiego wystąpienia. Ja bym powiedział, że z punktu widzenia takiej firmy jak nasza, rynku i tego, jak się wszystko zmienia, dla wielu firm zaczęcie mówienia o AI to już jest troszeczkę za późno. Oczywiście cieszymy się, że są takie firmy jak Żabka, które patrzą na AI jako na narzędzie, jako coś, co jest powszechnością dla ich działania. Natomiast patrząc na ogół biznesu, na to, jak traktujemy AI, jak troszeczkę niepewnie podchodzimy do tego narzędzia, mam ogromną obawę, że tworzymy sobie niepotrzebne bariery gdzieś tam w głowach, zamiast się otworzyć i zamiast zacząć z tym narzędziem troszeczkę bardziej aktywniej pracować. Oddaję. Tak jest. Poproszę o prezentację. Witam wszystkich. Nazywam się Szymon Sadowski. W Żabce Nano jestem odpowiedzialny za obszar doświadczeń. Jestem strażnikiem, że tak powiem, interesów człowieka, klienta, operatora tego sklepu, który jest autonomiczny. I dzisiaj opowiem wam o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja została wykorzystana w sklepie Żabka Nano po to, aby obsługiwać tych klientów, którzy są po pierwsze ciekawi interesów, ciekawi świata i ciekawi technologii, a z drugiej strony mają konkretne misje zakupowe, które my realizujemy. Czym jest Żabka Nano? Nie wiem, czy ktoś wie, może ktoś korzystał? Tak, coś? Tak? Znacie? Okej, okay, super. To dla tych, którzy może nie wiedzą, tak skrótowo, Żabka Nano to jest autonomiczny, bezobsługowy format sklepu, najczęściej convenience, akurat w tym przypadku, który my obsługujemy w tej chwili i rozwiązujemy sztuczną inteligencję w takim ujęciu przetwarzania obrazu. W Żabce Nano mamy multum kamer, które analizują, co dany klient robi i w jaki sposób zachowuje się w sklepie i to wszystko jest przetwarzane. Jesteśmy europejskim, a w zasadzie światowym liderem w tej dziedzinie. Mamy ponad 60 sklepów na świecie. No i Żabki Nano są otwarte całą dobę. Są otwarte całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. No i umożliwiają klientom realizację tych zakupów dosyć sprawnie, szybko. Niektórzy realizują je w ciągu 20-30 sekund, ale widzimy też takich, którzy wskakują, biorą co chcą, wychodzą i to jest dosłownie kilka sekund. To jest niewiarygodne. W tej chwili mamy trzy takie kluczowe formaty sklepów, które umożliwiają nam otwarcie Żabki Nano w zasadzie w dowolnym miejscu. Pewnie słyszeliście, że Żabka Nano jest w Decathlonie, Żabka Nano jest w szpitalu, Żabka Nano jest gdzieś w kontenerze albo w konkretnym miejscu typu, nie wiem, Dobra, czyli na Powiślu, bardzo fajna lokalizacja, o której też pewnie będziemy mówić później. No i na koniec też z perspektywy tego klienta, tego człowieka mamy dość wysoki NPS, także jakby stopień rekomendacji jest naprawdę na wysokim poziomie. Jak działa sklep, jak działa Żabka Nano? No jest takich zestaw trzech kluczowych kroków, jeżeli chodzi o ten proces zakupowy. Klient może wejść do sklepu za pomocą aplikacji mobilnej Żabki, która już była wspominana wcześniej, lub za pomocą karty płatniczej albo Google Paya, Apple Paya, przykłada kartę do terminala płatności, który jest przy wejściu, otwierają się drzwi, klient wchodzi, bierze kole, bierze szamana, bierze cokolwiek innego, na co ma ochotę, może hot doga. System kamer analizuje te ruchy, które klient wykonuje w obrębie sklepu i dokłada te produkty do jego rachunku. Klient wychodzi ze sklepu, wysyłamy mu rachunek, no i automatycznie pobieramy jakąś tam kwotę za te zakupy, które on zrealizował. Zgodną z zakupami. Tak jest.
ale jest to technologia, więc zdarza się, że czasem coś tam pójdzie nie tak, no bo cała technologia też się rozwija, nie? To nie jest tak, że technologia od początku do końca za każdym razem będzie idealna. Nasza jest bardzo bliska tego, aby być idealna, a jeżeli tak nie jest, no to w ramach obsługi klienta realizujemy te potrzeby dosyć sprawnie i staramy się tych klientów obsługiwać też w czasie błyskawicznym. Mówiłem o 60 sklepach. Tak jako ciekawostka, 2 sklepy są w Niemczech. Mamy sklep w Stanach Zjednoczonych. No i dzięki temu jesteśmy właśnie największą siecią sklepów autonomicznych. Mamy sklepy w Katowicach, w Krakowie. Jeżeli ktoś jest w okolicy, to serdecznie zapraszam. Jesteśmy otwarci na nowych klientów. No, a co jest najważniejsze? Z perspektywy mojej, czyli doświadczeń i tego, aby budować emocje, no my słuchamy klientów, tak? Słuchamy klientów i dzięki temu nasz NPS jest dosyć wysoki. Mówiłem, że jest wysoki. On kształtuje się mniej więcej na poziomie 70 punktów. I to jest więcej, znacznie więcej od benchmarków, które widzimy. Dążymy do tego, aby on był jeszcze wyższy. Klienci kupują prawie 4 miliony sprzedanych produktów. No i ci klienci, którzy korzystają z naszych usług, w ramach takiego otwartego feedbacku mówią nam: hej, otwórzcie jeszcze jedną żabkę nano w okolicy albo jeszcze dwie. Podają nam lokalizacje, w których moglibyśmy te żabki nano otwierać. Także mamy naprawdę zaangażowanych klientów, zaangażowanych ludzi, którym zależy na tym, żeby być widocznym i żeby realizować te misje zakupowe, które oni mają. Tutaj pojawiły się pytania dotyczące tego aspektu oczywiście sztucznej inteligencji. Gdzieś tam się zastanawialiśmy, w jaki sposób taką sztuczną inteligencję firmie wdrożyć. Pomysłów pewnie jest kilka. Mamy tutaj studentów Akademii Ekonomicznych, Uniwersytetów Ekonomicznych. Pojawiły się słowa jak wzór matematyczny, więc tutaj prezentuję wam wzór matematyczny, który obrazuje zestaw takich komponentów, dzięki którym prawdopodobieństwo wdrożenia sztucznej inteligencji w firmie jest większe i w naszym przypadku po prostu zadziałało, tak? Czyli mamy sam aspekt sztucznej inteligencji. Do tego dokładamy technologię, która wspiera tą sztuczną inteligencję. Mamy element onboardingu, czyli wytłumaczenia tym klientom, ludziom, to czym ta sztuczna inteligencja jest w tym ujęciu, jak ona pomaga i realizuje te potrzeby. No i na końcu mamy taką potęgę tego modelu biznesowego, bo wszystko na koniec dnia, jak pewnie wiecie, musi być poparte tym, że w mniejszym lub większym stopniu powinno realizować jakąś misję firmy, w sensie zarabiać pieniądze, więc w ramach tych naszych doświadczeń to jest taka propozycja, która wydaje się skuteczna, no i my ten model biznesowy w różnych formach challenge'ujemy, no i na pewno będziemy to robić. Dominik wspominał o danych, bo one są kluczowe, jeżeli chodzi o dostarczanie tych wyjątkowych doświadczeń. My to, co zrobiliśmy, to połączyliśmy de facto trochę taką perspektywę e-commerce'u, tego, co jest online, bo zbieramy dane, które są dostępne i mamy ten interfejs fizyczny w postaci sklepu, do którego klient może przyjść. My widzimy, co ten klient kupił, to jest oczywiste. Widzimy mniej więcej, jakie może mieć potrzeby, bo porusza się w obrębie sklepu w konkretnych miejscach. Widzimy, jakim produktom się przygląda, także jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te potrzeby się kształtują i je realizować, a z drugiej strony te dane, które mamy, dają nam możliwość zarządzania jakością, budują to zrównoważenie biznesowe, no i pomagają nam znowu podejmować kolejne decyzje, które są uzasadnione z perspektywy tego, że jesteśmy w stanie je wyliczyć i podjąć je bardzo świadomie. Ok. Mówiłem o tym, że mamy sklep autonomiczny, jeżeli mnie słuchaliście. No tak pół na pół, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy ogromne ambicje. Jak pomyślimy o sklepie autonomicznym albo bezobsługowym, to są dwa różne pojęcia, tak patrząc na to bardzo dokładnie. I w tym ujęciu, które widzimy w tej chwili, no to mamy sklep bezobsługowy i on po części realizuje tą funkcję autonomiczności. To, na czym nam zależy, to jest zrobienie tych kolejnych dodatkowych kroków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w których to sklep widzi, że na przykład niektóre produkty sprzedały się w większej ilości w konkretnym czasie, jest w stanie je zamówić sam, jest w stanie je sam umieścić na półce, dzięki czemu sam realizuje konkretne zadania. Wtedy potencjalnie byłby to sklep autonomiczny. Takich przykładów może być więcej. Bo jeżeli sklep widzi, że niektóre produkty się nie sprzedają, no to mógłby teoretycznie sam rozpocząć akcję marketingową,
i zachęcić klientów do tego, aby w danej godzinie przyszli i dokonali zakupów. Także to jest taka, to jest taka perspektywa długoterminowa i my o tej przyszłości myślimy cały czas. W ramach takich futurystycznych inicjatyw zastanawialiśmy się nad tym, jak ta przyszłość może wyglądać i bardzo radykalnie podeszliśmy do przyszłości, wkładając nano, żabkę nano w 2121 roku, 2200 roku. Potem wrzuciliśmy te rzeczy, które wyszły nam w ramach takich inicjatyw do klientów, którzy powiedzieli nam, hej, to nie do końca ma sens. I tutaj pokażę wam jedną propozycję, która pokazuje kierunek kreacji sklepu przyszłości. To jest wideo, także nie przeszkadzam. I tutaj mamy aspekt ultrapersonalizacji. W zasadzie jakby podejście w tym koncepcie konkretnym polega na tym, aby za pomocą danych bardzo dobrze przewidzieć, co ten klient potencjalnie potrzebuje, na co ma ochotę i dopasować sklep do jego preferencji, potrzeb, może i jakichś tam aspektów muzyczno-wizualnych. To jest jeden z kilku kierunków, które mamy, to tak tylko pokazuje inspiracyjnie, że tak mogłoby to wyglądać. Przeskakuję do kolejnego slajdu i tutaj tak sprawdzam, czy jesteśmy gotowi do tego, aby się zdalnie połączyć z naszymi kolegami, koleżankami. Czyli idea jest taka, żeby za pomocą jednej z mądrych aplikacji do komunikacji zdalnej odpalić wideo i przenieść się do Warszawy. Jesteśmy w Warszawie, to jest ulica Dobra przy Buwie. Mamy piękną pogodę, mamy leżaki, czyli mamy klientów, którzy gdzieś tam się kręcą. Za logiem jest Centrum Nauki Kopernik, a po prawej stronie będziemy widzieć drzwi do żabki nano. Jest to żabka nano dość specyficzna. Jak widzicie, już mamy tam jakiś statystów albo klientów, którzy próbują wejść do sklepu. Także prośba Weronika, jeśli mnie słyszysz, o to, aby wskoczyć przed tych ludzi i wejść do sklepu. Tak jak mówiłem, dwie formy wejścia. Aplikacja mobilna, karta płatnicza. Jeżeli komuś zależy na fajnych promocjach, to oczywiście zachęcamy do aplikacji mobilnej. Trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Bezpieczeństwo to jest podstawa. To taki telefon testowy oczywiście. Także drzwi otwarte, zapraszamy do środka. To jest sklep po tak zwanym remodelingu, czyli tutaj wrzuciliśmy na środek taką wyspę, która daje trochę więcej możliwości asortymentowych. Klienci pytali o pieczywo, mamy pieczywo. Pytali o inne rzeczy, dołożyliśmy te rzeczy. Przejdziemy dalej, mamy lody. Tak, dołożyliśmy też i lody, ale nie ma lodów ekipy. Chyba. Dobra, fajne napoje. Polecam Fudini, tak przy okazji. Okej, skręcamy w prawo. Tutaj zbieramy feedback, czyli jeżeli klient chciałby nam o czymś powiedzieć z perspektywy bycia w sklepie, to może to zrobić. No i mamy robota Rubiego, który od niemalże roku obsługuje naszych mniej lub bardziej zainteresowanych klientów. No i realizuje taką potrzebę złapania czegoś ciepłego. Także zapraszam Weronika do tego, aby może zamówić coś na ząb. Oczywiście Max, parówka, tak jest. Sosy, można dwa sosy wybrać. Klikamy dalej, no i wskakujemy w perspektywę zamawiania. Tak, nie będziemy niczego drukować, bo to szkoda papieru. Klikamy, rozumiem, 70. Jakby było 77, to już byłby w niebo wzięty. To taka magiczna liczba. No i co, robot zaczyna pracę, wyciąga bułkę, wrzuci bułkę do opiekacza, który gdzieś tam z tyłu się właśnie otworzył.
No i to jest taka ceremonia trochę. Z tego, co widzieliśmy, dużo naszych klientów przychodzi sobie pooglądać, jak ten robot pracuje. TikToka pewnie też niektórzy z was widzieli, także to też są takie białe kruki, że czasem coś pójdzie inaczej, aniżeli byśmy tego chcieli. No ale się uczymy, więc następuje wypiekanie bułki, to trwa chwilę. W tym sklepie mamy też kawę po lewej stronie. O, widzicie, teraz wypiekam bułkę, mamy kawę, można złapać kawę, można złapać herbatkę. Tutaj jakaś informacja marketingowa o tym, że kawa prawdopodobnie jest w promocji. Coś się świeci na czerwono, nie wiem co to jest, ale normalnie powinno być zielone, więc takie rzeczy się też dzieją. No a robot sobie pracuje, mamy jakiś tam klientów z tyłu, też dużo robimy pod kątem takich testów różnego typu rozwiązań, czyli tu mamy komunikację marketingową, był kod QR, też w prawym rogu dołożyliśmy takie kody QR, nie wiem czy Weronika jesteś w stanie się przybliżyć do tego, co jest tutaj przy... O, dokładnie to, taka mała po prawej stronie naklejeczka z kodem NFC. To jest też taka nowa technologia, którą badamy pod kątem efektywnego zbierania feedbacku od klientów. Czyli z jednej strony możesz zeskanować sobie kod QR, albo możesz przyłożyć swój telefon do tego taga NFC i to spowoduje pojawienie się takiej krótkiej ankiety. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo interesuje nas to, aby ten feedback od klientów łapać. No a tutaj praca wrze. No i co? No i to jest taki krytyczny moment, w którym to robot oblicza, jak wygląda struktura tego pieczywa i czy ta parówka jest w stanie tam się zmieścić, ale ona już tam nie weszła przypadkiem. No i mamy papilotkę. A, jeszcze nie, przepraszam. Dobra, chwila cierpliwości. Ktoś tam z tyłu się jeszcze też kręci, jakiś klient. Okej, nie. I to też jest fajne w sumie, że mamy takich rannych klientów. Nie, no to dla nich jest fajna zabawa. I tam różne historie oczywiście związane z tym, że klienci tam rzeczywiście są, także przechodzimy do etapu z papilotką. Też ta papilotka jest dedykowana, napis na niej mówi, że tego hot doga przygotował Robi. Nazwaliśmy robota Robi, no bo szybko hot dogi robi. No i co? Kolejny krytyczny element tego procesu, no, chyba sukces, co? Tak przy okazji też ten robot w momencie, kiedy są te krytyczne elementy procesu, jak na przykład ten, tego pewnie nie będziecie słyszeć, ale robot powie, twoje zamówienie numer 70 jest gotowe. Tak, ma tylko jedną rękę, więc działa trochę tak w miarę szybko i stara się te hot dogi wydawać jeszcze szybciej. Tak, gotowe, odbierz zamówienie, czyli robi to powiedział, otwiera się. Tak jest, wyskoczył. Smacznego, Weronika, jeżeli nas słyszysz. Jest hot dog, okej. Okay. No i tak wygląda, tak wygląda robot Robi, tak wygląda jeden z naszych takich flagowych sklepów w Warszawie przy ulicy Dobrej, raz jeszcze zapraszam. No i mamy tutaj też kolejnych klientów uśmiechniętych chyba, nie wiedzą co jest grane, jakieś dodatkowe materiały instruktażowe pod kątem edukacji, bo ta edukacja jest tutaj kluczowa. Tak, chyba wszystko mamy, jeżeli chodzi o ten proces zakupowy. Weronika wyjdzie ze sklepu, w aplikacji dostanie, tak, wszystko okej, chyba. W aplikacji dostanie pusha, który będzie tym pushem informującym o wysokości rachunku. I jeżeli ma podpiętą właściwą kartę, to też zabierzemy pieniążki z jej konta bankowego i tak to wygląda. Chyba się udało. Było dużo niepewności, ale tutaj się udało. Dzięki.